Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i to jest najwyższy moment, żeby zaprosić Was na podsumowanie czytelnicze grudnia 2021, czyli zapraszam Was na wrap-up. W grudniu przeczytałam 4 książki, więc jakoś bez rewelacji moim zdaniem, ale i tak w tym całym natłoku rzeczy, które się działy dookoła, wydaje mi się, że i tak nie poszło mi najgorzej, bo bałam się, że przeczytam mniej, ale nastawiałam się, że uda mi się przeczytać znacznie, znacznie więcej. Z jednej strony, wiecie, tu chciałam dużo czytać, tu nagrywałam vlogmas, tutaj radziłam sobie w nowej roli bycia mamą po raz drugi z dwójką dzieci w domu, tutaj jakieś ogarnianie i w ogóle, wiecie, no jednak się działo. Jeżeli z jakiegoś powodu nie oglądaliście moich vlogmasów, to Was zachęcam, żebyście to w wolnej chwili nadrobili i tam zobaczycie, że no być może nie zawsze się działo, ale jednak nie zawsze miałam możliwość nagrywać lub nie zawsze miałam możliwość pokazać Wam wszystko, co chciałabym Wam pokazać, żeby Was nie zanudzić jeszcze dodatkowo, więc może nie zawsze jakościowo te vlogi ociekały w jakieś treści i jakieś tam zachwyty i akcje, nie wiadomo, nie z tej ziemi, jednak no, sprawiało to wszystko, że miałam mało czasu na czytanie, a być może nie tyle mało, ale niewystarczająco tyle, ile bym chciała mieć, więc przeczytałam 4 książki. Jakie to książki? Jeżeli oglądaliście vlogmas, znowu się będę powtarzać, to na pewno doskonale wiecie, bo ja Wam te wszystkie książki pokazywałam i o niektórych całkiem sporo mówiłam. Mam nadzieję, że jakoś dużo się nie będę powtarzać i wybaczycie mi to, że znowu mówię o tych samych książkach albo że Was nudzę. Jeżeli nie chcecie oglądać tego filmu, chcecie poczekać na jakieś inne podsumowanie, to zapraszam Was do kolejnych filmów lub do jakichś poprzednich, których może nie widzieliście. Natomiast jeżeli chodzi o to, co przeczytałam w grudniu, to po pierwsze była to ostatnia walka z serii Czarnego Maga pani Rachel Carter, którą, jak już wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, nie cierpię z całego serca. Jest to seria, która znajduje się w najgorszych książkach 2021, które przeczytałam w 2021 roku. Nie chcę już mówić o tej serii, nie chcę już na nią patrzeć, nie chcę już jej wspominać. Aczkolwiek ostatni tom tej serii uważam za najlepszy z całej czwórki tomów. Więc jakby tutaj akcja tego tomu jednak sprawia, że obudziła się we mnie jakaś nadzieja, że jednak ta seria no, może mieć ręce i nogi, może być ciekawa i wciągająca, aczkolwiek no, nie po to autorka tworzy 4 tomy, żeby tylko jeden z nich się podobał, więc jakby tak. To był mój totalny niewypał czytelniczy, jeżeli chodzi o rok 2021. Żałuję, że kupiłam tą serię, aczkolwiek tak, tu się nie będę rozgadywać, bo o 3 tomach opowiadam Wam tu bodajże, więc jakby to samo odnosi się do tego 4 tomu, ja tam chyba o 4 tomie też jakoś troszeczkę wspominam. No tak jak Wam mówię, 4 tom podobał mi się najbardziej z tych wszystkich, aczkolwiek no nadal nie jest to coś, do czego pałałabym jakąś wielką miłością i jakoś Was gorąco zachęcała do tego, żebyście to przeczytali. Nie, zawiodłam się na tym strasznie, nie polecam i w ogóle nie. Książka numer 2, czyli coś, co planowałam już przeczytać kilka lat z rzędu właśnie w święta i dopiero w tym roku mi się udało. Czyli Psiego Najlepszego Był Sobie Pies na Święta. Króciutka, milutka, przyjemniutka książka. Kupiłam ją i przeczytałam właśnie dlatego, że uwielbiam Był Sobie Pies, który naprawdę no, wzruszył mnie bardzo. Co prawda ja przy książkach nie płaczę, ale gdybym płakała, to na Był Sobie Pies na pewno bym ryczała jak bubr. Natomiast myślałam, że Psiego Najlepszego będzie czymś podobnym, tylko bardziej w klimacie świątecznym. Poniekąd tak było, że jest to jakaś tam historia podobna, jest w klimacie świątecznym, aczkolwiek Był Sobie Pies, z tego co kojarzę, był prowadzony, narracja była prowadzona z perspektywy psa. Natomiast tutaj mamy normalnie perspektywę ludzi dorosłych, którzy zostają postawieni w dosyć nietypowej sytuacji, ponieważ nasz główny bohater, który no jakoś tam sobie w życiu radzi, okazuje się, że dostaje nagle znikąd pod opiekę psa. I to suczkę, która jest w ciąży. I teraz nasz bohater musi sobie jakoś z tym poradzić, z tym, że nigdy nie zajmował się psem. On ledwo się sobą potrafi zająć, a teraz ma jakby na sumieniu jeszcze w ogóle inną postać, którą musi się zająć. W dodatku postacią, która jest w ciąży,
i gdzieś tam ma świadomość, że za chwilę w jego domu pojawi się cała masa szczeniaków, którymi no jednak też trzeba się będzie zająć. Jak sobie nasz bohater z tym poradzi? I jak zmieni się jego życie, jak będą wyglądały jego święta, być może z psią gromadką, o tym musicie przekonać się sami, jeżeli chcecie tą książkę przeczytać. Aczkolwiek, wiecie, nie będzie to mój jakiś ulubieniec, nie będzie to mój jakiś faworyt. Był sobie pies, podobał mi się bardziej. No, aczkolwiek, jeżeli szukacie jakiejś lekkiej, przyjemnej lektury na okres świąteczny, to to na pewno będzie dobre. Będzie to też na pewno fantastyczna książka do poczytania wspólnie dzieciom. Książka numer 3, bardzo mocno świąteczna, dziejąca się w grudniu, w klimacie świątecznym, z prezentami, z ludzkimi perypetiami, problemami, zakrętami w życiu itd., czyli Promyczek na święta od pani Klaudii Bianek. Książka kupiła mnie już samym faktem, że pojawiają się tutaj właśnie zwierzęta. Jedna z głównych bohaterek przygarnia dwa koty, dla których robi po prostu wszystko. Tu zwierzęta naprawdę odgrywają, wydaje mi się, bardzo ważną rolę w całej tej historii i jest to coś, co właśnie kupuje moje serce, w szczególności, że uwielbiam twórczość pani Klaudii. Ja płynę po prostu przez te książki z taką przyjemnością, nieważne o czym one traktują, czy są bardzo poważne problemy, czy są jakieś takie, wiecie, błahe, lekkie, czy jest romans, czy tego romansu nie ma, zazwyczaj jest, ale jakby... Tak mi się to wszystko podoba, tak mi się to wszystko klei, że no nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale tak, będzie tu widać na tej półce. Ta półka to jest po prostu półka pani Klaudii Bianek. Ja tutaj mam w tą stronę wszystkie jej możliwe książki, które wyszły do tej pory. Nie wszystkie jeszcze przeczytane, ale naprawdę praktycznie każda jedna książka od pani Klaudii, za którą się biorę, jest moim takim numerem jeden wśród wielu obyczajówek, które czytam, a czytałam ich bardzo dużo w zeszłym roku, więc tak, jeżeli lubicie obyczajówki albo szukacie czegoś w klimacie świątecznym, właśnie żeby sobie jeszcze teraz poczytać, albo szukacie czegoś, żeby sobie poczytać właśnie w grudniu 2022, no to Promyczek na święta to na pewno będzie coś, po co musicie koniecznie sięgnąć. I ostatnia książka, którą przeczytałam w grudniu, z którą poniekąd trochę się męczyłam, co mnie strasznie przeraziło, bo liczyłam, że ta książka będzie jedną z wielu perełek, które przeczytałam w 2021 roku. A jednak nie. I mówię tutaj o drugim tomie Odcieni magii od pani Wiktorii Szłap, czyli o Zgromadzeniu cieni. O książce, która jest dosyć spora, która jest naprawdę niesamowitą fantastyką, bo światy kreowane przez panią Szłap są po prostu... No to jest po prostu sztos. Ja uwielbiam czytać książki tej autorki. Natomiast coś się w tym drugim tomie zadziało takiego, że niekoniecznie chciało mi się to czytać. W sensie pierwszy tom połknęłam praktycznie na raz. Pierwszy tom czytałam z polecenia Nikoli z kanału Doktor Book, czytałam z polecenia Marty i Ani z kanału Bestsellerki. Czytałam w ramach naszej akcji czytelniczej Damaton w 2020 roku i byłam zachwycona. I czaiłam się, żeby kupić drugi i trzeci tom, które były w międzyczasie kompletnie niedostępne nigdzie, a jak chciało się kupić używkę, to za naprawdę grube miliony. Więc jak tylko pojawiło się wznowienie w księgarniach, to ja kupiłam to jako po prostu jedna z pierwszych osób, bo musiałam mieć całą trylogię u siebie na półce. I powiem wam, że po tych wszystkich staraniach, po tych wszystkich przeżyciach, po tym wszystkim, co zrobiłam dla tej serii, no drugi tom okazał się dla mnie tragiczny, w sensie tragicznie niewciągający i tragicznie, no może niekoniecznie nudny, ale to kompletnie nie było to, czego ja się po tym tomie spodziewałam, bo tutaj zapowiada nam się akcję, zapowiada się nam turniej magiczny i w ogóle tak człowiek czyta tą książkę i czuje, że już za chwilę coś się zacznie dziać, już za moment, już po prostu to napięcie rośnie i rośnie i rośnie i rośnie, człowiek czuje, że za moment wybuchnie. Ale byłam na 200 stronie i czułam, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy się zaczyna dziać. Byłam na 300 stronie i czułam, że no już jesteśmy coraz bliżej tego, żeby to się wreszcie rozkręciło i żeby te emocje mnie trafiły po prostu tak centralnie w twarz i nadal nic. Słuchajcie, ja najlepiej bawiłam się, ja te emocje zaczęłam czuć dopiero przy ostatnim rozdziale, przy rozdziale 10, przy rozdziale, tak, 10, który... nosi tytuł Katastrofa, który rozpoczyna się na stronie 477. Ja dopiero przy tym ostatnim rozdziale naprawdę dobrze się bawiłam. Czułam, że to jest
to, po co ja sięgałam, że właśnie dla tych emocji, dla tej akcji ja po to tutaj przyszłam. Natomiast, no, widzicie to. Ta część to jest ta, która mnie zawiodła. Natomiast to jest to właśnie, na co czekałam, przez co się męczyłam, bo wiecie, liczyłam, że gdy dojdziemy w tej książce wreszcie do momentu, gdy pojawia się ten wspomniany przeze mnie magiczny turniej, to ja po prostu wypadnę z kapci. Ale ja doszłam do tego turnieju. Ja praktycznie przez cały ten turniej przeszłam i moje jedyne odczucie w trakcie czytania tego turnieju to było takie mech. I jest mi przykro z tego powodu. Naprawdę jest mi strasznie przykro, bo liczyłam, że skoro pierwszy tom po prostu wysadził mnie z kapci, to ja nie wiem, co zrobi ze mną drugi tom. A tu się okazuje, że drugi tom w moim odczuciu jest znacznie, znacznie słabszy niż pierwszy. Natomiast zaczęłam czytać trzeci, żeby tutaj się trochę obronić. Zaczęłam czytać trzeci i trzecim jestem zachwycona od samego początku. I mam nadzieję, że będę zachwycona do samego końca, bo o ile ten tom miał niecałe 500 stron, o tyle trzeci ma ich prawie 700 i na razie świetnie się bawię na każdej jednej stronie, w każdym jednym rozdziale. Więc jedynie drugi tom jest taką moją szpilą, która sprawia, że będę patrzyła na odcienie magii z takim delikatnym przymrużeniem oka, bo zakładam, że będzie to seria, która będzie jedną z moich ulubionych, ale nie najulubieńszą właśnie przez ten drugi tom. Więc tak, oto moje podsumowanie grudnia, 4 przeczytane książki i tak, i to tyle. I tą książką, tak naprawdę Zgromadzeniem Cieni, zakończyłam swój czytelniczy rok 2021 z 89 książkami na swoim koncie. I jest to mój, no po prostu, najlepszy, najwyższy, najwspanialszy rekord czytelniczy, bo nigdy w życiu bym nie pomyślała, że uda mi się przeczytać więcej niż 52 książki w jednym roku. Co prawda, te rekordy już pobijałam, bo raz przeczytałam 56 książek, raz przeczytałam 64, ale nigdy nie myślałam, że aż tak bardzo zbliżę się do cyfry 100, bo tak naprawdę brakło mi 11 tytułów, żeby przeczytać 100 książek, ale no 89 brzmi, przynajmniej dla mnie, naprawdę rewelacyjnie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o moje książkowe, czytelnicze podsumowanie grudnia 2021. Koniecznie dajcie mi znać, co Wam udało się przeczytać w grudniu i jaka książka Wam najbardziej się podobała, którą chcielibyście mi polecić, ponieważ jak widzicie, z tego malutkiego stosiku ja tak naprawdę z czystym sercem, najmocniej na świecie, mogę Wam polecić jedynie twórczość pani Klaudii Bianek, czyli Promyczek na święta, który był dla mnie takim promyczkiem wśród książek właśnie w grudniu, ponieważ cała reszta albo mi się kompletnie nie podobała, albo była taka, no w sumie nie najgorsza, całkiem przyjemna, albo była strasznym rozczarowaniem, którego się kompletnie nie spodziewałam. Więc tak wyglądał mój grudzień. Mogliście też tą moją czytelniczą przygodę oglądać w trakcie vlogmasu i o niektórych książkach usłyszeć więcej właśnie tam. Więc jeżeli jesteście ciekawi jeszcze jakiejś mojej opinii na temat tych książek, to zapraszam Was do poprzednich filmów, a ja Wam tym akcentem dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmach, tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!